Następny dzionek pracy. Wczoraj nie robiłem, bo mnie nie było. No i dzisiaj jedziemy dalej. Suficiki zatarłem na żyrafie. Tu powstała dziurka. Ale to dlatego, że miało być jednopunktowe światło, a wyszły dwa halogeny. I teraz trzeba zaprawić. A to spokojnie. Nie będzie później widać nic. Jak usiądzie, to przyłożę jeszcze raz. I tyle. Zaraz na ręku będę docierał obrzeża i gruntował sufity. Te, które jeszcze zostały. Domykamy i jedziemy. Tu do skosu, jak widzicie, dorobiliśmy takie coś, bo jak mówiłem, te trefy mają wystawać. Zaliliśmy wieniec skośny z betonu B25, także bardzo mocny. Daliśmy wzdłużne pręty i jeszcze nawierciliśmy w ścianę. Także to jest teraz nie do ruszenia. Tu jeszcze wszędzie wklejaliśmy po dwie płyty, opuszczaliśmy glify drzwiowe, górne, bo były za wysokie i by drzwi nie pokryły, opaski. I trzeba było tynkiem dorobić. Oczywiście my nie jesteśmy tynkarze. Chociaż tu tynki są tak i tak zrobione, że to co my zrobiliśmy wcale się nie wyróżnia od tynku za bardzo jakością. No ale... Cieniujemy brzegi i gruntujemy. Elegancko. Dobra, ja lecę dookoła. Ten mały suficik na półpięterku i ten suficik, bo ten jest już zrobiony, zagruntowany. Tamte dwa pokoje są zagruntowane, cała góra już jest zrobiona. Łazienki pomalowane na biało. Także jak się dociera na ręku, to chyba każdy wie. Później wrócę, będę halogeny podłączał w łazience i montował plafon tu, gdzie jest kabel. Także wracam jak dobrze. Zaczynam gruntowanie sufitów. Oczywiście przed gruntowaniem zatarłem sobie gdzieś taki kawałek, żeby tu kamyczków nie było. Jest gładki, czy gładki? Gładki nie jest, ale nie ma tych kamieni, które mogłyby mi się przyczepić do pędzla i mógł mnie przenieść na sufit. Gruntuję ławkowcem. Nie wiem, jakoś wolę ławkowcem niż wałkami wcierać grunt. I co ważne, nie mam rozmywania gładzi na suficie. Co się nieraz zdarza przy delikatnych gładziach, że jak gruntujecie wodnym gruntem i ławkowcem, po prostu takie smugi się robią, rozpuszcza się gips. Tu tego nie ma. My sami dorabiamy grunt z koncentratu. Z pachla, której używam.
do wykończenia. Jest to dawny shitrock. Duży biały wiadra z zieloną pokrywką. Teraz się to nazywa finish bodajże. Ale co tutaj fajnego zauważyłem, zaczynam gruntować i nie wiem czy to widać, ale wystają spinki. I to od cholery wystają. Tu po tych tynkarzach to cały czas coś wychodzi. Jak nie dziury w ścianach, spinki zatynkowane. Po prostu ci tynkarze to byli najgorsi, najgorsze paproki, jakie mogły robić tynki. Wszystko jest niemiłosiernie spierdzielone, żeby tu chociaż jeden pokój był dobrze zrobiony. Nie wiem, że im później werwa wysiadła czy coś, ale tu wszystko jest krzywo, nierówno, niepodotynkowane w wielu miejscach. My tak poprawialiśmy glify rodbandem. Jeszcze się zastanawiam, zapytam się inwestora, czy na to gładzinie położyć, żeby miał glify gładkie. Co teraz? Są w miarę równe. Nie ma tych buł na górze, które tak odstawały, nie ma dziur i nie ma nadłożonego tynku na listwy, gdzie dużo grubiej było tynku niż powinno być, bo listwy były aż pochowane. No i na kątownikach wystawał tynk, gdzie kątownik powinien być na zero. Ale to już będzie do dogadania i zobaczymy co wyjdzie, jak będziemy robić. Delikatne rozmycia pozostają, jakby to powiększyć, to widać takie gdzieniegdzie pręgi. Ale to jest tak malutkie, tak niewidoczne, że naprawdę po malowaniu wałkiem dwukrotnym, gdzie wałek sam z siebie już zostawia strukturę, po prostu tego nie widać, tak? Także to tyle, jeżeli chodzi o grunty i gruntowania. Nie daj Bóg, jeżeli ktoś trafi takich tynkarzy w domu. Inwestora to po prostu nie było, bardzo rzadko bywał. No jak to przy tynkowaniu, wszędzie pełno gratów, wszędzie na rozwalane, oświetlenie niedostateczne, oświetlane jest tylko tam, gdzie robią. A poza tym on się nie musi znać na tym, jak się tynki robi i czy później jeszcze dochodzi zacierka, czy nie dochodzi. Czy to tak zostanie, czy oni to poprawią w trakcie pracy. Nie było się zaczepiać. Ale z piwnicy, jak zaczęli robić w piwnicy i pokazali mu jedno pomieszczenie, które powiedzieli, że to już jest na gotowo. No to wtedy się zaczęły schody, gryzienie i tak dalej. Oczywiście tynkarzom inwestor nie wypłacił wszystkich pieniędzy i bardzo dobrze. Ja bym im nie zapłacił w ogóle za to. Powinni ponieść koszty towaru, powinni ponieść jeszcze koszty poprawiania tych tynków przez jakąś inną firmę. Powinien się to oprzeć o sąd. Było naprawdę duże pieniądze. Jeżeli to oglądacie, tynkarze, który to robiliście, to weźcie wy się przyjmijcie na magazynach. Może paleciakiem będziecie umieć lepiej jeździć. I tak dalej, bo za taką robotę się po prostu nie bierzcie. Nie róbcie ludziom w chałupach dziadostwa. Tam jak ja bym zrobił gipsy, gdzieś ich nie pozacierał, zamalował i się tłumaczył tym, że o, bo tutaj było właśnie źródło, musiało być grubo czy coś w tym stylu, chociaż nie wiem jak można by się było tłumaczyć z nienatartych gipsów, ale oni się tak tłumaczyli, na przykład słupy, które na dole, między dołem a górą jest różnicy 2 cm w szerokości słupa, tynka się tłumaczył tym, bo słup był krzywo wymurowany. A jak obsadzał kątowniki, to nie mógł tego na kątownikach wyprostować, tak? Dolnego położyć, górnego odchylić, czy na odwrót. Nie, on powiedział, że słup był krzywy, dlatego są krzywotynki. Kurczę. Tłumaczenie niektórych jest po prostu
Tam, gdzie można, albo gdzie nie można poprawić. No to ja rozumiem, tak jak płytki garbate są. Jedna jest wygarbiona, druga jest klęśnięta. Wiadomo, że płytka z płytką wtedy nie gra, bo... No bo rogi wyją. Jedna ma garba na środku, druga jest na środku wklęsła, a tylko ma podwinięte rogi. No i ja fabryki nie poprawię, tak? Ja mogę taką płytkę odłożyć, jeżeli ją wyłapię. Włożyć ją gdzie indziej, gdzie nie będzie tego tak bardzo widać. Pod szafkę umywalkową, czy coś tego typu. Jeżeli jest więcej płytek, to po prostu odłożyć i w ogóle nie kłaść. Ale nieraz jest tak, że płytek jest na styk i widzimy, że zostają nam dwie czy jedna płytka górką. No i teraz przebierać, odkładać. Nie no, wtedy trzeba lecieć, no i jakoś przymknąć oko na to i się będzie żyło. Chociaż po zafugowaniu zawsze wygląda to dużo lepiej niż przed. Tu tylko chodzi o nerwy przy kładzeniu, które że tu wystaje, troszeczkę tam nie. Ale później jak się zafuguje, jak się po tym chodzi, naprawdę tego nie czuć. No chyba, że są naprawdę bardzo duże odchyły na to. Nie, faktu się człowiek denerwuje, że nie może zrobić tego tak, jakby chciał. Czyli równo, prosto. W marketach jest coraz gorszy bubel. Niestety. To, co jest na wystawkach, ludzie sobie muszą uświadomić, że to, co jest na wystawkach położone, te płytki, są to płytki wybrane. Oni wybrali z 4-5 paczek, jeżeli są krzywe płytki, wybrali te najrówniejsze, położyli metr kwadratowy na wystawce, no każdy podchodzi, maca, no pięknie, ślicznie, równiutko, no, płytki kurna dzidzia. Tak, zgadza się, tylko to na metrze kwadratowym, nie na 3-4, czy tak jak będzie w salonie, cały salon w płytkach. Tam dopiero kwiatki powychodzą. Deska ma chyba 1,10 m, czy 1,20 m, płytka w kształcie deski. Taka sama jak na górze jest na gebericie. To my już wiemy, że będzie ciekawie przy chodzeniu. Przy takiej powierzchni. Ale jak tu się mówi, nasz klient, nasz pan. Klient płaci, klient wymaga. Jedną łazienkę kiedyś robiłem. Nie wiem, czy mam zdjęcie. Jak mam, to wstawię wam przebitkę tutaj. Dekory między sobą różniły się po 2-3 mm. Dekory, takie cygaretki, gdzie miał brzuszek, kawałek prostego i brzuszek. To, co tam było, przeszło ludzkie moje pojęcie, jak można mieć. Jak można w ogóle takie płytki sprzedawać? I te płytki, co najlepsze, były dosyć drogie. Płytki. Dekory. Były cholernie drogie. Jak mi powiedział tamten inwestor, ile zapłacił. Gdzie to jeszcze na zamówienie szło do niego. Nie, no po prostu. O, tu mamy niezatarte. I tu będzie trzeba zaprawkę zrobić. No dobra, biorę się za montaż halogenów. Odpiliniowy mamy, odpiliniowy płytki, bo tutaj dopiero wklejone. Jeszcze trzeba powcinki porobić. No ale to aż tak przyjedzie mój współlas, to będzie to robił. Uziom jest niepotrzebny, o przechalogenach się nie podłącza. Przynajmniej nie ma takiej potrzeby. Suficiki jak wyszły, widać. Tak się wydaje, że bardzo ładnie. Gdzie niegdzie zostają takie, o, bąbelki po wałku. Ale jak staniecie na dole, jest pięknie, równiutko. Nie ma żadnych niepokojących rzeczy na nich.
montujemy takie wynalazki. Rzekomo tu powinien być uziom, ale co ten uziom daje, skoro tu jest przez plastik wszystko szczepione. A te blachy to tylko dociążają całą końcówkę. Trochę półeczkę mam wykrzywioną, trzeba ją podprostować. Próbówki są jakieś miękkie, się wszystko krzywi. Się taka stal krzywi, śrubek. Kupiłem trochę. Podszlifuję. Przedłużek mam odłączony. Nowy Bosch, a chodzi, Bosch, szlifierka, a chodzi jak miała zaraz umrzeć. Teraz lepiej. Nie wiem, czy te plasticzki są aż tak potrzebne. Skoro to tak jest wszystko przez kostkę połączone. I ważne, żeby nam przewód nie wystawał obrany poza obszar kostki. Nie ma prawa tu niczego dotknąć. W taki sposób. Pierwsza jest. Będzie i druga zaraz. Że skaleczyłem tu przewód, to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak go nie podłączam. O, telefon. Nie wiem, w jakim momencie się przerwało, bo coś się kamerka zacięła. Ale mówię, zobaczcie, jak mam otwory robione. Centralnie zrobione. I to samo mówię o puszkach, że my puszki usadzamy tak. Widać, że puszka nie wystaje nic. A niektórzy, jak robią łazienki, są puszki już wtynkowane, nie wyrywają ich do obsadzania płytek, tylko wycinają otwór i ta puszka zostaje 1,5 cm wgłębiona. No, troszeczkę nie tak. Dobrze. Zakładamy, montujemy tytuły. Takie są. I dopiero do tego wchodzi druga część na wcisk. Żeby wymienić żarówkę, nie trzeba tego wyciągać za każdym razem tymi łapkami. Idzie kilka takich operacji i tam już jest tak powyżynane. Tu jest uszczelka, tu jest uszczelka. Tak jak powiedziałem, o ile się nagrało, są to hermetyczne. A teraz muszę sobie ułamać nożyk. Dwa ostrza, bo nie tak pójść. O. Bo muszę powiększyć otwory. Cały czas kupuję otwornicę i nie mogę kupić. Bo tu powinna być otwornica 71,
mm, a otwornica, które mają otwory, są to otwornice do drzewa i one mają 64. No i powstaje problem z włożeniem. Ale spokojnie. Wszystko idzie nożykiem do nogi. Ja widziałem, jak niektórzy potrafią nożykami wycinać całe otwory pod halogeny. To jest zgroza dopiero. Zacinam sobie te ranty, bo one się ślepią najbardziej. I dopiero później się pozbędę gipsu. O, tu już mam profil. Z boku. Także poszłem na milimetry. Także 64 na 71. To jest 7 mm. 3,5 mm. Na stronę muszę zrobić. Oczywiście cały czas kontrolować to, żeby... No jest dobrze. Bo tuba wchodzi, tylko na sprężynie zrobię miejsce. Zrobimy je tu, gdzie nie ma profila. Tu. I kawałek podbiorę tu. Widzicie, jak uszczelka docisnęła? Ładnie. Nigdzie nie widać, żeby było ucięte. Tak zamontowany halogen jest poprawny. I raczej nie powinnaś tam wilgoć do środka dostawać. Uf, ma otworek. Kontrolę. Róweczki marki popularnej 3 waty 2700 kelwinów. Także raczej powinny ładnie świecić. O kurczę, nie wyciągnąłem sobie tej końcóweczki i teraz przez tą tu leję. Będę miał problem. Ja przeważnie zawsze nie daję drutu do halogenów, tylko daję linkę. Po prostu jest wygodniejsza w montażu i tak nie ciągnie później na tą końcówkę. Ale że tu nam zostawało tych zrzynów, bo odpady wszędzie z sufitu wisiało po metrze. No to wykorzystaliśmy, tak? Żeby nie robić kosztów, nie kupować dodatkowych. Jak nie ma, no to wtedy się kupuje. Jak jest... Jak jest żarówka montowana. Dziwnie. Prawdę mówiąc, dziwnie. Nie wiem, czy ona nie powinna być wsadzona szkłem do środka, ale nie, bo tam są nity. Czyli nie wejdzie do środka szkłem. Czyli musi być tak. Taki urok tych oprawek chyba. Trzeba uważać, żebyśmy nie wcelowali. Strasznie małe pole świecenia mają. Aż jestem ciekaw, jak to będzie świeciło. A żeby to sprawdzić, proszę was, muszę sobie wziąć kawałek prądu. I zarzucić tam światło. Bo elektrycy nam mieli podłączyć wszystkie przewody. Ciemno tu będzie w tej łazieneczce.
Bardzo ciemno. Nie wiem, czy nie, na pewno będzie zmiana tych halogenów. Tu będzie trzeba z lupą chodzić. Bardzo ciemno. Bardzo słabo tu świeci. Dobra, montuję resztę. Nie ma sensu pokazywać.